Dzisiaj mamy takie spotkanie w terenie, tak zwany rekonesans, po to, żeby wszystkie uroczystości, które będą odbywały się 1 września z okazji wybuchu II wojny światowej, umiejscowić pod oddziały, poczty sztandarowe, wartę honorową, także gdzie zbudujemy ołtarz polowy, bo rozpoczniemy o godzinie 11 mszą polową, więc wszystkie instytucje, jednostki wojskowe, które są zaangażowane, także ksiądz dziekan do nas przybył, żebyśmy mogli to wszystko zapiąć na ostatni guzik. O godzinie 10.30 spotykamy się tutaj na Bożej Górze, formowanie pododdziałów, krótki koncert orkiestry, a potem o godzinie 11.00 msza święta polowa w asyście Wojska Polskiego. Kompanię honorową wystawia dywizjon rakietowy z Bytomia, a potem przemarszem przez Jastrzębie Dolne do Zdroju, gdzie odbędzie się akademia z okazji Dnia Weterana i później piknik militarny. Także wszystkich mieszkańców serdecznie na ten piknik zapraszamy. Będzie dużo wystaw, dużo sprzętu współczesnego, jak też i dawnego, dużo militariów. Zaprosiliśmy kilka grup rekonstrukcyjnych. 4. Pułk Strzelców Podhalańskich z Cieszyna, promemorie z Pszczyny, także taka grupa operacyjna z Żor, grupa Sfora, która młodzież, która przedstawia uzbrojenie i umundurowanie współczesnych wojsk, wzorują się na żołnierzach Gromu, Afganistan, Irak, także wiele innych atrakcji właśnie w Parku Zdrojowym. www.tvkanon.pl Nowa strona telewizji.